Witamy serdecznie. Ponownie na kortach KS Grzegorzewski. Flex i przed nami mecz. Półfinałowy numer 2. Bartosz Micher kontra Tomasz Bez. Zobaczymy, kto dołączy do Aleksandra Kieryczenki. Serdecznie dziękuję wszystkim, że jesteście z nami w ten zimny, niedzielny wieczór. Godzina 18 powoli dochodzi. A my oglądamy sobie tenis na najwyższym polskim amatorskim poziomie. Teraz dwa błędy Bartosza. I zobaczymy, czy Bartek dołączy do Aleksandra Kieryczenki, który co ciekawe jest jego trenerem. Aleksander Kieryczenko jest trenerem Bartosza Michera, a więc to było ciekawe starcie. Na pewno. Myślę, że tutaj to Bartosz Micher nie będzie miał problemu z pokonaniem Tomasza Beza. Jak ty sądzisz? Podobnie myślę, że Bartosz jest w super formie fizycznej, jak i tenisowej. Naprawdę dobrze mu idą ustawić turnieje, więc będzie to meczyk na pewno ciekawy. Ależ teraz wspaniały wolej tutaj Tomasza Beza. Zobaczmy na powtórce. Teraz akcja Bartosza Michera, naprawdę na nogach mega szybki, idziemy strój pędzi wiatr, uniesiony strój pędzi wiatr Bartosz Michera. Teraz zobaczmy, co w tej akcji zrobić. Tutaj boom forehand i od razu w sekundę znalazł się przy siatce i wykończył pewnie tą akcję. Dobra, teraz akcja Bartka, który utrzymuje swój serwis. Bardzo dobrze. Bartek, drive, 2-1.
2-1 prowadzi Bartosz Micher. Tomasz Bez bardzo wysoko wrzuca piłkę do serwisu. Dobry serwis teraz do zewnątrz i bez szans. Tutaj Bartosz Micher przy returnie naprawdę stoczy się, zagrał jego rywal. Teraz tutaj zgasła Tomkowi i ściekuje na siebie coś mocno. Wydawał się autowy, ale Bartosz Micher grał. Mamy deciding point w tym gemie, a więc przed szansą Bartosz na przełamanie swojego rywala, bo dobrze serwował Tomasz, ale ten forehand niecelny, nieskuteczny i mamy przełamanie, proszę Państwa, Bartosz Micher prowadzi 3-1 w tym pierwszym secie. W komentarzu muszę napisać, komu kibicujecie w całym turnieju, czy według was wygra ten turniej Oleksandr Kireczenko, czy któryś właśnie z tych panów tutaj. Michel, na razie bliżej finału jest Bartosz Micher, ale widzimy teraz na forehandy, panowie tutaj sobie pogrywają. Co tutaj zrobił Micher? Brawa od publiki, szerokie brawa. Fenomenalna akcja, to zobaczmy to jeszcze raz. No to jak on zdołał ten punkt wygrać, no ja sam nie wiem. Macieju, jak skomentujesz ten punkt? Niebywałą gibkością się wykazał w tym momencie Bartosz Micher. No niesamowite, w takim niczym, można powiedzieć, Galmon Fils, coś w jego stylu to było. Teraz oberwałem tym winerem z backhandu Tomasza Besa, ale zawsze jest dobrze oberwać winerem. Dobry serwis i nie zdołał utrzymać go grze Tomasz Bes. Ale jeszcze raz piekielnie szybki winner z backhandu. Już drugi w tym gemie, także backhand on fire w tym gemie u Tomasza Besa. Zobaczmy jeszcze raz, co tu.
kombinował. Piękny. Piękne zagranie kończące i zobaczmy. Oj, 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 no i teraz przeciągnął Bartosz, no i zamiast piłek setowych dla niego mamy piłki na przełamanie, a Tomasz Obesa. Lobu. Piłka w korcie, proszę Państwa, gramy dalej. Gramy. Pięknie minął teraz rywala bardzo. Lingero wszedł pod tą piłę idealnie. Widzimy. Brawo przybił rywalowi. Tomasz Bez. I mamy piłkę setową, proszę Państwa. Piłka setowa oraz break. I zobaczmy, co tutaj się wydarzyło, proszę Państwa. Wydarzyła się bomba serwisu, więc mamy gem, pierwszy set, Michar 4-1 wygrywa gospodarz Zeta. Teraz krótka przerwa na reklamy i wracamy do Państwa, już zaraz. I wracamy już tutaj do meczyku. Przed chwilą była reklama właśnie naszych turniejów polskich i tenisa. Letnie turniej skończyło się w bardzo pozytywnych nastrojach i stwierdziliśmy, że musimy kontynuować naszą polską ligę tenisa i dlatego mamy tutaj teraz kolejny turniej. Na tym weekendzie Kraków, za 2 tygodnie Warszawa, za 3 tygodnie Rzeszów oraz w nowym roku zaczynamy od Poznania. Także bądźcie z nami, śledźcie naszą stronkę. Codziennie jakieś newsy, aktualizacje oraz wiele innych rzeczy, a tymczasem wracamy do meczu Bartosz Michar kontra Tomasz Bez. Piękny winner teraz backhandu. Bardzo długa wymiana. Zakończona winnerem backhandu Tomasza Besano. Tomasz jak na razie ma więcej winnerów chyba z backhandu niż z forehandu, także jest to
mojego dominująca strona. Teraz nie zdążył dociągnąć tego forehandu. Ojoj, przeciągnął. No i lekkie kłopoty teraz Tomaszowo po tej przerwie, bo trochę się rozluźnił i parę dziwnych błędów z jego strony. No i rakieta padło teraz na ziemię. Tomaszowi wściekły na siebie, bo oddaje teraz punkty za darmo Bartoszowi Micherowi. Ależ mega długa wymiana zakończona błędnym slajsem ze strony Bartosza Michera. Tak więc no i proszę Państwa, stało się, mamy gem dla Bartosza Michera. Prowadził on z przełamaniem 1-0 w drugim secie, więc wszystko idzie po jego myśli. Zgodnie tutaj z analizami ekspertów jest on faworytem i na ostatnie proste jest tutaj 3 gemy go dzielą od awansu do wielkiego finału Pucharu Polskiej Ligi Tenisa na 2020 w Krakowie. Peace. Thank you.
myślenie odpisowe umocy można po prostu będzie się pojawiło. O, jest z nami już z powrotem Iga, która wróciła ze sklepu. Igo, co nam kupiłaś ciekawego? Wspaniałości, także przechodzimy do konsumpcji. Taka ciekawostka, że nasz reporter, czyli Maciej Dostowski, Niemiec, ma 28 lat, ale jest uzależniony od lizaczków dziecięcych. Lubi czupa chipsy, notorycznie je podjada, jest uzależniony, także nawet w wieku prawie 30 lat można być uzależniony od lizaczków. Jak dziecko, Macieju, czy czujesz się z tym dobrze? Jesteś uzależniony od lizaków w wieku 28 lat? Dementuję to, nie jestem uzależniony od lizaków. Wczoraj mnie naszła ochota na jednego lizaka, dzisiaj zjem drugiego. Ja myślę, że jednak Maciu, nie masz do końca racji, ale pójdziesz już do meczu. Bombą serwis Arnusza Michera na naszych oczach. Oj, czy ten wolej wpadł w kort? Aí, zero. Serwis był autowy, pokazuje teraz nam Bartosz Micher, tak więc ciężka sytuacja bardzo Tomasza Bessa. Nie wykręci teraz tego returnu Bartosz Micher, niestety. Zaraz w ciągu dalszym. Teraz taki must win Kętla Tomasza Bessa. Dla Tomasza Bessa prosiłbym Realizera o zmianę w wyniku tutaj 2-1. W drugim secie prowadzi Bartosz Micher w ciągu dalszym, tak więc brawa. Tutaj tak raczej fajny mecz, on się zrobi wieczorną porą. A wiadomo, w finale czeka już tutaj na zwycięzców Oleksandr Kiryczenko, który jest faworytem dosyć mocny. Znaczeniu tego słowa, ponieważ do tej pory nie stracił może nawet ani jednego seta swoich rywali. Miażdżył
więc będzie on. Nie do pokonania przez żadnego z tych panów, ale w tenisie, szczególnie w tej formule, czasami dużo rzeczy się dzieje ciekawych, więc zobaczymy. I tutaj prosty błąd teraz Tomasza Pesa. Mocny serwis na ciało i Pasusz Michel wygląda bardzo solidnie w tym meczu półfinałowym. Potężny teraz serwis na zewnątrz, który prędko czymś pokazał 180 km na godzinę. Ten serwis miał więc naprawdę dużo. Genialny backhand Tomasza Pesa, wejście do środki, agresywna gra. Opłaciła mu się. Zobaczmy powtórkę. Te piekielnie mocne uderzenie. Trafia teraz w linię Tomasz i mecz cały czas trwa, cały czas idziemy do przodu.
widzenia. Idealnie teraz trafił. Tutaj Tomasz bez i mamy przełamanie powrotne, proszę Państwa. 2-2 w drugim secie. I cały czas gramy. Się losy tego meczu i pewnie Tomasz Bez teraz wszedł w kort i utrzymał swoje podanie, więc zostaje w grze Tomek i mamy wynik 3-2 dla Tomka. Krótka reklama naszych sponsorów, którym serdecznie dziękujemy i niedługo do Państwa wracamy. Stay tuned.
Tomaszach. Bartosz Micher, Tomasz Bez. 3-2 dla Tomka. Martin Dominguez, więc wyszedł na prowadzenie. Przegrywał już 2-0, a tymczasem tutaj wygrał 3 gemy z rzędu, więc Bartosz Micher teraz jest taki tarapata. Rzucił teraz w piłkę. Proszę Państwa, Legit nie brak komunikacji sprawił, że wynik jest inny. Mamy gęsty mecz dla Bartosza Michera. 4-1, 4-2 zwycięży tutaj umieśniony Speedy Gonzalez, szybki i z wielkim bicepsem Bartosz Micher, więc melduje się w wielkim finale, się zagra ze swoim trenerem Aleksandrem Kiryczenko, więc będzie mecz coach versus adept. Bartosz Micher kontra Aleksander. Już niedługo na naszych antenach, więc raz krótkie reklamki i wracamy do Państwa niedługo. Zostańcie z nami, bardzo proszę.